Hej, tu trzymamy wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Black Myth Wukong na statku Rego. Dałem po pysku. Ja? Ale wracając na start, którego spróbujemy rozprawić się z ukrytym bossem w tej lokacji. Tylko zanim się z nim rozprawimy, to trzeba najpierw do niego dojść. A on znajduje się tam, gdzie pierwszy raz walczyłem z tym krukiem w tej lokacji, czyli przed tym wodospadem, który znajduje się tutaj tak troszeczkę bardziej na lewo. Kurde, jak już tak chodzą, to nie odmówię sobie zebrania kilku fantów. No właśnie, tam już go widać na wodospadzie. For what deed must the waters they govern roam free? After what deed must all manner not roam free? For what deed must mercy have through woe? For what deed must the red one enter free? Smoke rising high. Hit the bat. Let the beast expire, as in myth, thunders conspire. Kurde, co ty tak nagle zaczął mnie gadać? Tak byłem ciekawy, czy ktoś tutaj coś gada w pobliżu, ale nie, jakiś menu czy narrator, czy ten... No ktoś zaczął coś gadać, no jak się skupiłem na tym i zapomniałem finalnie, że tutaj była roślinka mimikowa, a nie faktyczna. No właśnie, przechodzimy tutaj. No i zawalczymy tutaj z pierwszym z bossów. Z jednym z longów. Bo to właśnie jego łuskę wykorzystaliśmy, aby przejść właśnie przez to miejsce. Wróć, aby dojść do tego miejsca. Proszę tak, jak to będzie wyglądało, bo ja tylko znam nazwę bossa, niekoniecznie wiem, jak wygląda. Fajne drzewo. Trochę jak welem. Nice. Okay, czyli z jakimś smokiem walczymy. Idealnym przypadkiem, lub najbardziej. Na bank to będę bił większy damage, bo to jest za bardzo otwarte. Co? Nie, kurde, źle! Nie wiem, czy ja mogę to zablokować, nie? Ale jeśli tak, no to muszę to sprawdzić na kolejny raz. Ja ładuję mi shock, widzę. Ja nie wiem, czy to zablokowałem. No, seriously! Jezu, no myślałem, że pójdzie jakoś kurwa lepiej, no ale niestety. Czwarty czerwony long strzeże żółtej rzeki. Jak on ładuje sobie ten atak, to ta animacja nie pokazuje niczego, co by sygnalizowało dokładnie ten cios. To jest dość irytujące. Ja już nie jestem w stanie wyczuć, kiedy powinienem go zaatakować, a kiedy powinienem spierdalać. Ja go kurwa nie znaczy. No ja zrobiłem unik, ale pewnie, jak to kurwa lepiej.
było też przypadkowe, no ale się udało. Najważniejsze. To no nie ten! Co tu mnie irytuje w tej, tej postawie? Widzieć, co wróg robi, nie? Dobra, okej. Okay. Jednak coś się dzieje, tego nie zauważałem. Czyli te jego słoiczki na plecach się skrzą, kiedy on zaczyna ładować ten swój pierdolnikowy atak. Gleba! Nie było gleby? Szkoda. No, chodź, chodź. No, ja pierdolę. Dobra, powalony. Dobra, jak to zniszczę, już powinien być po nim. Dokładnie. Czerwony ląk pokonany. Okej, które to było podejście? Piąte? Szóste? Więcej niż trzy, to na pewno. Skrzymula. Czyżby skarbów smoczka? Czy po prostu nagroda dla nas za pokonanie go? To wiem. O, 3 sztuki jedwabiu za niego dostałem. Trochę woli. Perła longa. Ten rdzeń umysłu, ale to akurat mogę kupować też. Mało, ale mogę. To tyle, a to skrzynce. Ogon grzmotu. Jakiś materiał. Okej. Okay. I górska kadzielnica. Coś jeszcze? Nie. Okej. Okay. Zobaczmy. Kadzielnica. Zapewnia znaczną redukcję obrażeń, gdy liczba ilość tykwy zostaje wyczerpana. Ja podziękuję za to. Staram się nie zużywać całej tej tykwy. Nowa broń. Zobaczmy. Kostur splecionego longa. Umiarkowanie zwiększa wskaźnik ataku wszystkich postaw filaru. Co? Chyba, że umiarkowanie zwiększa obrażenia wszystkich ataków postawy filaru. Tak to będę chyba brzmieć. Okej, okay, czyli czego potrzebuję? 21 tysięcy woli. Na to się nafarmi. Rafinowany żelazny piasek. Nie mam pojęcia, gdzie to zdobyć. Ogon grzmotu to mam. I jakaś jedna rzecz, która jeszcze nie wiem, za co jest. Ale patrzcie, myślałem, że to będzie maksimum. Tutaj, znaczy nie, że to jest ostatnia. Tutaj jeszcze jakieś osobne drzewko się odtegowało. I tu jest teraz coś najsilniejszego. No nieźle, no nieźle. Ile? O 20 więcej ataku. No to wypadałoby w to zainwestować. Tylko też pytanie, gdzie są kolejne te elementy, które mogę stegować. Ogon grzmotu. Skryty wśród chmur i mgieł ogon longa w każdym ruchu wywołuje grzmoty i błyskawice. Jeszcze nie wiadomo, do czego mógłby się przydać, ale z czasem na pewno uda się rozwikłać tę zagadkę. I perła longa, materiał na broń specjalną, świecąca, jasna i oszałamiająca kolorami perła, która zdobiła niegdyś podbródek longa. Jeszcze nie wiadomo, do czego mogłaby się przydać. Okej. Okay. Rdzeń umysłu to już znamy. No i oczywiście ostatni król Jaogwaj z pierwszego chaptera. Tutaj nie ma obrazka, widzę w całości, no bo... Raczej autor nie widział konkretnie tego longa. Dym wznosi się wysoko z drewna w płomieniach. Uderz w bęben, niech rytm oddycha jak we mgle. Grzmoty się sprzysięgają. Ponownie nie ma rymu. Szkoda. Co z tego wylazłem? W ogóle chcę użyć przecież tego. Żeby się cofnąć do kapliczki.
No jeszcze za... Jeszcze ma być w tym drugim chapterze też taki long do pokonania, tylko... To... Aha. Okej. Okay. Sądziłem, że będę mógł wyjść w sposób normalny. Znaczy, dobra, wróć, pewnie bym mógł, gdyby nie to, że dałem się tu zabić jak skończony debil, jakieś chyba 5 razy za dużo. Mogę na spokojnie to przejść bez żadnego zgonu. Wystarczyło tylko dobrze... Czy wróć, wystarczyło tylko zauważać, kiedy się iskrzą mu te... dynksy na plecach, takie... No mówię garnkiem, ale bardziej mi to wygląda na garnek po prostu z piorunem. Czy na rzeźbę, która ma w sobie piorun. Się wszyscy odrodzili. Żegnam. No, akurat powrót do tego pierwszego. Znaczy pierwszego do tej kapliczki nie będzie ani trudny, ani jakiś mega długi. Nie no, bez żartu, że na spokojnie bym tu zeskoczył. I tak muszę tam wyjść, no to po co ta ściana? Nie, bezsensowne są czasami te niewidzialne ściany. Dobra, troszkę woli wpadło. Kadzidełko. No i zobaczmy teraz, co się kryje tutaj dalej, za wejściem do świątyni. Nie, wróć. Nie, nie za wejściem. Dalej. Za tym jeszcze kawałek dalej. Punktem, którego się od razu zaraz przeniesiemy. Most w Bezwichrzu, tak się nazywa ta miejscówka. O, jakieś grubcio. Z przydupasami. A wy najpierw. To jest szkielet? Chyba. No, kiedy mi to zeszło, żeby to przestało się uznawać za posturę? Pierdolę! Ponownie zmarnowałem sobie leczenie. Znowu. Co nice.
Czemu nie wskoczyło w te... ten dziennik? Kościej Włócznik. Jego światem są zwodnicze, pustynne piaski, gdzie znalezienia drogi nie doświadczysz łaski. Grot Włóczni ma ostre i głowy nie skłoni, dumnie dzierży kościej swą tarczę w dłoni. Okej. Okay. Ten już był, no to tutaj. Okej, okay, tutaj widzę, jest ta rymowanka po angielsku. Ale fajnie udało mi się wykorzystać leczenie z tych punktów koncentracji, ale jednak wciąż musiałem zużyć tę jedną tykwę. No, użycie tykwy. Pamiętam, żebym unił przed tym strzałem. Ale pewnie, gra wie lepiej. Dobra, tym razem to był faktyczny dzwonek. Tu! Skrzynka i typ. Patrzę tu nawet. Ale więcej, trzech chyba. Dobra, czego żeście pilnowali? Albo inaczej, czy jest coś istotnego? Rdzenie ogła i trochę woli. Okej, okay, no. Powiedzmy, że było warto. O, ładnie. Dobra, raczej będę miał na tyle. Chyba jeden tylko. Tak, jedno użycie, no ale... Czemu bardzo... Zostać tego. To zawsze jedno darmowe uzupełnienie tykwy bez siadania przy tym. Przy kapliczce. Dobra, ja przyszedłem stamtąd, więc idziemy tędy. Mam kolejne uzupełnienie. You rise again! Your meddling head shakes death. Ładnie. Fajnie poszło. Jakby co, jeszcze się nie levelowałem, więc iskierkę wydajemy w normalny sposób. Tylko właśnie, wypadało. Chyba i tak pozbieram teraz te dwa, żeby mi to manę przywracało. Albo dobra, sam se to wykupię to później, dopiero poza nagraniem. Wróćmy tutaj może do tej regeneracji staminy, bo jednak trochę mi brakuje, żeby to... Trochę mi brakuje tej regeneracji. Myślę, czemu nie mogę, no? Bo jest walka. Tego walką nawet nazwać nie można. Tak totalnie mówiąc szczerze. To jest po prostu bicie mordy trupa, bo już martwy pozostał. No kurwa, gdzie to jest? Totalnie nie udało. Jestem na pewno też moment nauczyć się tych filmów. W momencie, w którym on totalnie nie atakuje.
chciałem zużyć 4 na raz, bo zużyłem nic. Bo zabiłem typa szybciej niż zabiłem ten fokus. O, kamień otrzeźwienia, ważny przedmiot, super, ale jakby po co mi to? Cuchnący kamień, który idealnie nadaje się do otrzeźwienia pijanego wieprzka. Choć nie sposób go dobudzić, jego serce pozostaje czyste. Okej, okay. Ale mówię teraz o kamieniu, czy o tym wieprzu, który był tam zawarty w treści tego. Dobra, myślałem, że ktoś będzie pilnował, no ale niestety. Przeliczyłem się. Kolejny ten typiarz. Czy ja z tym przyszedłem? Tak, dobra. Tyle dobrego. Tam kolejne przejście, ale kurde... Nie wiem, czy powinien tam iść, tak szczerze mówiąc. Tak, pewnie, mnie jeszcze kurwa... Na kolana przed królem. To jest... Słuchaj, mogę tak mówić? No chyba nie bardzo, no bo nie gramy z faktycznym Sun Wukongiem, tylko jak mówię, prędzej jakąś jego reinkarnacją albo po prostu jednym z kimś z jego... Nawet miotu to nie jest dobrze powiedziane, bo miot to bardziej jest przy skorpionach, nie? Skrytów chyba nie mogę tworzyć w ten sposób, no niestety. No, chyba se kurwa żarty stroisz. Nie, nie! No i żegnam. Ja pierdolę, jak blisko, bo już on teraz zginął. Niestety za chwilę znowu mogę... No chyba sobie żartujecie. Trzech... Jeszcze powiedzcie mi, że wszyscy naraz przyjdą, nie? A na pewno tak będzie. No kurwa, oczywiście. Pojedynczo bym prosił. Aha. Pierdolę, nie wiem. Nie dość, że zbudowałem z tego strzału, to jeszcze kurwa zginąłem. Jeszcze zginąłem. Jeszcze kurwa. Po prostu zginąłem. Kurwa, nie wiem. Jest jaki... Ja nie lubię starszy takich durnych, takich kurwa skurwysyńskich zacinek, nie? Zrobić normalną walkę, żeby to szybko... Nie! Jedni kurwa, żeby szło trzech kurwa naraz na ciebie. Z czego jeszcze jeden jest wzmocniony. I rak sobie. Dobra, zostawię tego jednego typa, niech się tam merda dookoła. Przejdę od razu tędy. No przecież zrobiłem unik. Aha, pewnie, jeszcze drugiego tu kurwa niech przypierdę.
Klap, klap. Klap, klap. Myślałem, że ten drugi ma jakiś licznik chociaż przypisany do tego zajebanego mostu, ale nie. On ma licznik do całej tej wioski. Wy kurwa bornie. Wy kurwa bornie. Tylko kurwa, muszę zabić jego, żeby iść po tobą kolejnego. Ty chociaż w sumie? Tak samo jakby mnie w ogóle nie zauważył, to chyba mógłbym cały czas tak po prostu, mógłbym po prostu go ominąć, nie? To jest tarcza zjebanego drewna, a ja w niego się wpierdoliłem łepetyną z brązu. Aż powinno już złamać od jednego takiego strzału. Gorsze jest tym wszystkim to, że tak naprawdę ten typ jest strasznie słaby. Tylko ta tarcza robi mu tak naprawdę jakikolwiek ten. Sobie unik, ale tak trochę lepiej. Jakkolwiek przewagę w walce ze mną daje mu tylko ta tarcza, która po prostu jest mega wytrzymała. Robiłem unik za niego, a wylądowałem przed nim. O, dobra, kamienna skóra niszczy zawsze na raz. Mam to wiedzieć. Wiadomo, trzeba wyczuć moment. Zaś te trzy ciule, z którymi przydałoby się zawalczyć. Niestety nie użyję mojego duszka, no bo nie mam za tyle chi. Ale... tak miarę... zawalać myślę. Dobra. No! Ja to nie wiem, czy on się zaciął, czy co, no ale dobije. Bo też tak czeka, łaskawie. Może nie łaskawie, tak czeka fajnie. Okej, a gdzie jest ten jeden? Idzie tu któryś, czy mam ja się do was pofatygować? Chyba to drugie. Dobra. Good to know, że jeśli. Good to know, jeśli zginę, że ta postać ma osobny pasek zdrowia. W sensie, jeśli zginę jako ta postać, którą się przemieniam, to ja nie dostanę tego konsekwencji. W życiu. Chyba. W sumie to jest też do testu, ale nie wiem, czy chcę to testować.
Dobra. Dobra, wybuchnij. No i zabieraj to. O, nice! Dopełna sobie, jeszcze sobie do pełna zregenerowałem te tykwę. To akurat bardzo błono. Zobaczmy tego duszka. Szczurzy cesarski gwardzista. Przyjmij postać szczurzego cesarskiego gwardzisty, zwinie okrąż cel i tni go, gdy najmniej się tego spodziewa. A, takie coś. Okej, okay, no ale styl to jest tylko... atak taki, o, znaczy dobra, w sumie wszystkie te duchy to jest taki o atak, no ale ja wolę jakiś atak, który może dupnąć mocno. Zwłaszcza, że no mam nieźle ulepszoną postać aktualnie pod względem tego jednego widma. Jezu, jak długo ciało musi stać na takim obszarze, żeby się zmieniło po prostu... Nie wiem, ale taki piaskowy coś? Bo to ciało się rozpadło od jednego ciosu po prostu. Tak, o! Jest przejście z tej strony. Tutaj Lukrecja. Uuu, i nasiono Lukrecji znalazłem. Fajnie. Ten dzwonek. Zaraz mi kolejny level wejdzie, jak tak dalej pójdzie. A, czysto. Rzęszeń. Skrzynunia. Ja lubić skrzynunię. Co w środku? Rdzenie ogła i niewielki kawałek złota. Okej, okay. Może być. Szczerze, to złoto bardziej mnie interesuje niż ten rdzeń tak naprawdę. Chyba powinno być odwrotnie. No ale... Nice! To jest chyba to pnącze, co nie? Jap, wolne pnącze Luodzia, które zwiększa ilość tykwy. Wróć, ilość użyć tykwy. Okej, to jest dół. Nie, dobra, tak potrzebuję tego skupienia, żeby to wykonać. Szkoda. O, ładnie, akurat jeszcze level za niego dostałem. Mi się bardzo podoba. Dobra, w ekwipunku co wpadło? A, to nasionko. Jeśli powierzysz je miłośnikowi ogrodnictwa, może z niego wyrosnąć Lukrecja. Nice. Ciekawe, kiedy znajdziemy takiego ziomka. Tutaj natomiast... nie tutaj, tutaj. Maksymalnie rozwijamy skoncentrowany oddech, aby... jeszcze szybsze tempo regeneracji staminy, kiedy mamy więcej niż połowę zdrowia, czyli akurat teraz jest idealnie. Jakbym znalazł jakąś kapliczkę teraz, to naprawdę byłbym zadowolony i proszę o wilku mowa. O, jest tutaj. Zaoferuję kadzidełko. Cyk.
Sala bez wichrze. Samą osadą. Bo. Dobra, nie, tak. Nie, bo jeszcze by nie korciło, żeby jeszcze jeden, nie. Osadą zajmiemy się w kolejnym materiale. Ode mnie w tym to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym. Zagrajmy w Black Myth Wukong, w którym przejdziemy sobie dalej przez tą całą. Wioskę. Dobra, myślałem, że będzie atakował, ale na szczęście nie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!